chodzi. Ok, przechodzimy w tym momencie do kanałów polecanych. I na dzień dobry, Oltix Vlog. Bardzo, bardzo fajne vlogi. To mi się strasznie podoba. Gry retro z naciskiem na kosaki. Mamy Army Rage, jest poradniczkowo. To też mi się strasznie podoba. Także i pomagamy, i gadamy, i zmuszamy do refleksji, i bawimy. Także pełnoprawny, fajny, różnorodny, ciekawy kanał. Polecam serdecznie. Witajcie moi drodzy, jestem Oltix z Vlogi. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Olti Vlogu. A dzisiaj nie będę mówił jako Oltix, nie będę mówił jako Oltix Vlog, tylko bardziej jako inna osoba. Dzisiaj jako Patryk. Dzisiaj będzie jako Patryk. Dzisiaj będzie jako ta osoba, która stoi za montażem. Ta, która pracuje nad filmami, która je dopieszcza. A niekoniecznie ta, która występuje tu przed wami. Przy każdym multivlogu, przy każdym nagraniu. Dzisiaj będzie mega sentymentalnie. Mega sentymentalnie, ponieważ kieruję wielkie podziękowania do Roya, Patryka Rojo Rojewskiego, który polecił mnie w ostatnich inforojkach i to zmieniło moje patrzenie troszeczkę na mój kanał i to jakby wpłynęło na to, co będę chciał realizować w przyszłości. Dziękuję, naprawdę mega, mega wielkie dzięki za polecenie, za to, że uznałeś w zasadzie, że jestem osobą wartą polecenia i w zasadzie człowiek mega się cieszy w momencie, gdy jest polecony. I teraz tak chciałbym nawiązać do tego, że wszyscy mówią, że wow, polecenia nie są, nie działają, że polecenia w ogóle nie dają nic większego, ponieważ przyjdą ludzie na chwilę, popatrzą, ale chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi, dopiero teraz to zrozumiałem, ponieważ przeglądając twoje, Patryku, mój imienniku w zasadzie, drogi Rojo, twoje inforojki, zawsze patrzyłem tak jakby przez inne okulary na polecanych. Patrzyłem jako ten odbiorca, jako osoba, która jest poinformowywana o danej osobie, która czułem się tak jakby osobą, która w tym wszystkim troszeczkę po części tylko istnieje, nie w całości, lecz po części istnieje w tym całym planie polecania młodych twórców. I w zasadzie to, czy analityki skakują na wyższy poziom, to, czy wyświetlenia skakują na wyższy poziom, to jest nic. To jest nic w porównaniu z tym, że właśnie ty, osobą, którą uważam za mega autorytet, mega, mega osobę, ponieważ nie chodzi o to, że tworzysz na YouTubie, tylko chodzi o to, że jesteś osobą, która robi to, co kocha i realizuje się we wszelkich możliwych dziedzinach, jakie ma możliwości. Chciałbym niekoniecznie tworzyć na YouTube może w przyszłości. Chciałbym żyć z tego, co naprawdę lubię robić. I w zasadzie tak mega sentymentalnie się zrobiło, ponieważ nigdy nie byłem świadom, jak wielka radość przepełnia człowieka, który jest polecany. Wow, naprawdę. Bycie polecanym to coś na zasadzie nowego poziomu tworzenia filmów. I w zasadzie dawno, dawno temu pisałem do Atora z wideoprezentacji, napisałem do niego, co uważa na temat mojego kanału. On mi odpisał, mega, mega fajnie się wtedy poczułem, że większy ode mnie, wow, napisał taki gościu właśnie, jeden z większych na polskim YouTubie. I wtedy poczułem coś takiego, że idę w dobrym kierunku, jeżeli jakiś gościu już mi doradza coś i widzi drobne minusy mojego kanału i on mi je wytknął mi błędy, które popełniam, i wtedy wskoczyłem na nowy poziom tworzenia. A dzisiaj siedzę jako osoba polecona przez Roya i mega się czuję, naprawdę. Mam nadzieję, że tym samym, tym poleceniem będą tworzyły się w mojej głowie nowe pomysły, że tym samym będę odwoływał się do tego filmu w momentach, gdy mi się nic nie będzie chciał, gdy będę poszukiwał motywacji, bo chyba w tym jest cały sens polecenia młodych twórców, aby się poczuli, że wchodzą na nowy poziom, bo jeżeli są poleceni, to znaczy, że ich kanał idzie w dobrym kierunku i tak się dzisiaj czuję. Dlatego też
odświętnie ubrany, w zasadzie niedziela to też wypada. Mega wielkie, po prostu dziękuję za to, że mnie poleciłeś, a tym samym poczułem się osobą, która idzie po prostu w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o tworzenie filmów i wow, naprawdę. Po prostu dziękuję.